zaczęliśmy rundę, więc ale on, dobra, go, nie będziesz go, nie, on nie słyszy, bo on ma jakby podwójne zabiję te rzeczy. Zabiję was kiedyś! Już kurna trzeci raz próbuję coś powiedzieć. Dobra, fajna gierka. Sorry, ja wiem, że to jest giga useless, co ja zrobiłem, ale spanikowałem, bo tak, jest sobie vent, biegniemy na dół, co nie? Jest nagle disperser, ja jestem obok oficja i dostaję granata. I byłem obok przycisku, to stwierdziłem, 10 sekund granata, to ja może ocalę resztę i po prostu kliknę przycisk. Więc jest grenadier. W sumie grenadier mógł być ten, na komusach teraz, jak ty przycisk dostałeś. Dostałem granata na tego, na hole. Teraz ta granata jeszcze właśnie, tam dużo osób dostało chyba. Ja wchodziłem do admina, to miałem przebłysk, ale zrobiłeś przycisk. Po kolei, lecąc od lewej strony, Priv, dostałaś granata? Tak, i byłam pod kołem, pod opisem jakby. Okej, okay, zgadza się. Gawika nie było z nami. Gawik, ty nie, nie? Nie. Okej, ciebie gdzieś będzie tak, bo Krychak był z nami. Krychak, ty też dostałeś, no ja dostałem, wchodziłem do tego, do admina właśnie. Dostałem. No tak. Kto jeszcze dostał? Może tak, Priv, ja i ktoś dostałem. Jeszcze. Ja dostałem. Turet. I jeszcze ktoś? Ja byłem tam, gdzie Priv, jak coś. Ja mogę powiedzieć, że na pewno nie dostał ten Lidika i Dev chyba, bo... Nie dostałem, nie dostałem. Ja nie dostałam, bo ja mnie tepnęło pod elektryk na lewpodnosy. Ogólnie dolny vent wydaje się czysty, no, bo nikt nie zginął pod nos. Zaczynamy grę na nowo. Nikogo tu nie ma? Nice. Szczerze, czy macie jakiekolwiek dowody, żeby coś więcej zrobić? Nie. Właśnie, nie. Chyba nie. Bo ja bym to robił na taski, bo jest naprawdę jedno ciało, a mamy połowę. No, ja mogę... jest jeden kill i połowa tasków. No ja mogę z tego killa sklearować Venka, no... Wiecie, ale to jest jeden tak. I to jest druga runda. Ja jestem pewien, że Vanek jest free. No tak podejrzewam, bo że Vanek jest grill. Nie ma sensu kogokolwiek czyścić, jest jednoczkowo. Jestem przy Vanku bezpiecznym, więc... Vanek jest grill. Dobra, jestem grillem. A ja jestem helikopterem bojowym. Aha, spoko! Dobra, ja nikogo nie wyklaruję, bo siedziałem w oficie całą grę tak naprawdę. No nie jest dobrze. On powiedział, że jest bardzo źle. Nie no. Ach, pojedyncze kille. Ogólnie to tak. Podejrzenie co do pewnej osoby. Bo ciało było w adminie. Sister Pagesterem powentował w jednym miejscu. Chcesz, że biegała? No tak, biegałaś z nim, byłaś ze mną w adminie i światła gasną, Matej nie żyje. Chyba, że jakiś super. Chcesz teraz powiedzieć, co mówiłeś, gdzie z nim biegałam? Bo ja ogólnie jestem w stacji do elektryka, nie? No chyba, że była taka przypadłość ciekawa, że ty byłaś szeryfem czy coś. To ty jako czerw, to od razu mogę powiedzieć, nie? Ale ogólnie kwestia, gdzie to wszystko się zdarzyło, albo bo ja... Albo Matej się o ciebie wywalił, to Priv skaczał mnie. Serf, jakbym mógł powiedzieć, Priv, gdzie ty dokładnie teraz byłaś, bo mam takie pewne... Jeśli się nie mylę, to wbiegałaś na początku samym do specimena z Matejem. No tak, i potem wybiegałam przez laba i jestem tak... Jak jest mniej więcej to okienko nad ofisem, nie? Trochę podejrzane. Coś uzgodnimy, panie Chipsku, tutaj więcej. Po oprócz tym tego, że pojedynczym fragu. Ma na mnie egzę 100%. Nie. Tylko dla mnie to te wszystkie rozmowy jak dotąd dobra, nie mają ale sensu. Chwila. Tak naprawdę jest drugi pojedynczy frag i będzie ciężko cokolwiek wytypować. Tak, skip. To musiały być trzy fragi, żeby cokolwiek się dowiedzieć. To jest trzecia runda. Dobra. Trzeba będzie stać jawka chwilę. Nie mają w ogóle sensu te spotkania, jeżeli mamy prawie co... Nie prawie co... Jest. Więc skip będzie mniej montowania. No, dokładnie. Idziemy do specimena. Okej, okay, jest spoko.
mam pytanko do ciebie, Mailox. Tak. Bo ty zgłosiłeś. Czy oni padli koło siebie? No, jeśli chodzi, byłem z jednym chłopem. Bo ty zgłosiłeś? Ty zgłosiłeś Microsofta? Microsofta lub Lumula? W komunikacji byłem, tak otwieram drzwi, patrzę, a tam ciało. Dobra, bo chcę zgłosić, że ciało Ririki i Tureta są obok siebie. A ciało Microsofta, no on mówi, że jest w komunikacji. Nieźle. Powtórzysz pytanie? To macie coś jeszcze, czy mogę przejąć? Przejmij. Ogólnie to mam trzech potencjalnych impostorów. Venku, Priv i Ilox. A co ja zrobiłem takiego, jak mogę wiedzieć? W kolejności od tego bardziej podejrzanego do tego najmniej to chyba będzie jednak Priv, Venku i Ilox. Priv jest najbardziej sus. A może to ty jesteś impostorem, bo tak oskarżasz? Tak, jestem impostorem. To może być self-report, ponieważ Alkosoft padł przed chwilą. No, tak, właśnie. To może być ludzie, to było takie coś, były zamknięte. Nie, chciał mnie zadać Gesie, ale się o mnie chyba wywalił. A ktoś to widział? No nie, ale byłem razem z nim. Ilox, są na ciebie podejrzenia. Ciało Alkosofta padło przed chwilą i jakby... Przed chwilą, obok mnie. Nie wiem, próbowałam nie zgłasza się ciała, które się o ciebie wywaliło. W większości przypadków da się z tego bardzo łatwo wytłumaczyć. Nie rozumiem zgłoszenia, jeżeli to było, że to padło, a ty tego nie zabiłeś. No ja go nie zabiłem, tylko po prostu otwierałem drzwi. A patrzę, a tam trup, a nikogo nie było. Nikt nie wchodził. A może Swoper, nie wiem. Ilox jest sus, ale Priv byłaby tutaj pewnym wyborem bardziej. Zdać go, ale widziałem jak Chipsek wentował, ale chyba jest inżynierem. Bo nie, jest impostorem. W życiu byś tego nie widział, chyba że masz impostorem. Okej, okay, ciekawe. Możecie go wywalić, ale mi bardziej Priv pasuje. Po co się przesunąć? Przesuńcie na Iloxa, później Priv. Dawajcie tego Iloxa, bo... Mam egzekutora, sami zobaczycie. No, i tak nic nie zmieni. Albo jeszcze tak daje jest, ale... Chyba, że Swapper zmieni, ja nie wiem. Nie ma słowa. Potem Priv i Venku, jak zginę. Zobaczymy, czy będę ten osobny. Dobra, Chipsek może być albo Chesterem, albo... Nie, nie mogę tego chłopa. Ilox jeszcze... O. Aha. Dziękuję bardzo. Ale szybkie, Gawik. A, szybkie palce. Rozwaliłeś to szkło i nacisnąłeś przycisk. Brawo. Tak, wziąłem swoją katanę i jej użyłem, po coś ją mam. No i co powiesz nam? No powiem to, że mamy trzech impostorów, więc nie chciałem ryzykować. Dokładnie. Nie ryzykuje, ten nie ja. Nasz egze już dużo o mnie powiedział i możecie się domyślić, skąd wiem, że to Priv. A, czyli Priv jest. Ale ja się zaśmiała z niego, o ty. Ale się uśmiała, what the shit. Podziewałem się tego, że Priv... Niech to, zgadła Jestera. Jednak nie zdycha. Zgadła Jestera. Nie no, inżyniera zgadła. Nie, to nie ja, myślę, że szybko powinniśmy się pewnej osóbki pozbyć. To... Dobra, Priv. Dam ci czas, to powiedz, dlaczego to nie ty. Ponieważ od momentu, kiedy Chipsek przyznał się jako Marole, nie zdążyłabym klikać z tego względu, że miałam pewne przeszkody. Że tak to określa. Z którymi walczył poza meetingiem. I chciałbym jeszcze powiedzieć użytkownikowi Ilox, bo jak żył, to się wcinał każdemu zdanie. Menerer. Spadam, życzę miłej gry. Dzień dobry, mamy 6 osób i double kill i poraz. Musimy kogoś wyrzucić. No dobra, ale to dlaczego Venku? Venek kręci się po mapie i nie robi tasków. Jakby David. Znaczy robi jakieś warunki, to nie fejkuje. Jako impostor. Nie robię tasków. Do mnie jak fejkujesz. Roommate to wygrasz jako impostor. Ja nie wiem, według mnie Gawik jest clear, bo dosyć rzetelnie zrobił downloada. Widziałem to. No nie, ja nie wiem nic o Serbie, Devym i Venku. Aha. Aha. No i ginie raczej dobra osoba. Surprise, na pewno. No Gawik był na pewno jedynym potwierdzonym. Ogólnie to chciałbym coś powiedzieć. Teraz musimy dobrze wywalić, bo wywalimy kogoś zielono i... Tak. Impostor. Ogólnie ciekawe, że zacząłeś się odzywać dopiero wtedy, kiedy Gawik wyleciał. Właśnie Garasz jak impostor teraz. Są meetingi za 5 sekund temu. Adios, wspólnicy. Adios. Temu za bardzo tasków nie robię, adios. Tak to robię. Dobra, ładnie. Ładnie. Nie no, dwóch neutrali wpadło w pierwszej i drugiej rundzie.